Na koniec chciałem, żebyś mi odpowiedział na kilka, kilkanaście pytań na zasadzie tak lub nie. Ja zadaję pytanie, ty mówisz tak albo nie. I raz możesz użyć pomidora, czyli raz możesz uniknąć odpowiedzi. Powiedz mi, pan kracy, czy jesteś gotowy? Jestem gotowy. No dobra. No to zaczynamy. Odpowiadasz tylko tak, lub nie. Raz możesz uniknąć odpowiedzi. Pierwsze pytanie. Jestem bogatym człowiekiem. Y nie. Zarabiam zdecydowanie więcej niż moi rówieśnicy. Tak. Miałem miesiąc, w którym zarobiłem sześciocyfrową kwotę. Sześciocyfrowa kwota to jest ile? 100 tysięcy minimum. minimum. Pochodzę z bogatej rodziny. Nie. Nigdy nie miałem kredytu. M miałem. <grym> e w przyszłości nie zamierzam mieć kredytu konsumpcyjnego. E, zamierzam. Wciąż mam 25-letnie auto. Mam. I nie zamierzam go w najbliższym czasie wymienić. O ile będę jeździć, to nie zamierzam. E, nie każdy może być przedsiębiorcą. Nie każdy. Jednak ja czuję się w tej materii bardzo dobrze. W wieku... 30 lat, przypomnę, teraz masz 25, w wieku 30 lat będę milionerem? Być może. Tak lub nie. Ciężko powiedzieć. Za dużo rzeczy się zmienia w życiu, a jest na to duża szansa. Tak lub nie. Tak. Moim celem jest życie z YouTube'a. Nie. W ciągu dwóch lat przekroczę 100 tysięcy subskrypcji na YouTube, teraz masz, przypomnę, 39 tysięcy. Tak. Work-life balance do bajka. Tak. Zdarzyło mi się zerwać znajomość z kimś, kto nie był w stanie zaakceptować, że dłużej pracuje. Nie. W momencie, kiedy zacząłem się bardziej ogarniać, musiałem zmienić część towarzystwa. Nie. Rodzice zawsze wspierali mnie w tym, co robię. Tak. I to były wszystkie pytania, także przebrnąłeś przez nie. Ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejsze poświęcone czas. Mówiliśmy się na 30 minut. No, trochę przedłużyłem, ale mam nadzieję, że, że nie będziesz miał tego za złe. Moim gościem dzisiaj był Hubert Świerczewski, którego możecie kojarzyć z kanału Pankracy, który oczywiście będzie w opisie filmu. Dzięki bardzo Ci za rozmowę. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo miło było porozmawiać.